Jestem Przemek, mieszkałem w Kielcach. Chcę opowiedzieć historię, jak spotkałem kogoś, kto jest największy. To było w 2000 roku. Trochę ze swojego życia muszę powiedzieć. Wychowałem się w rodzinie takiej nijakiej. Matka wspaniała kobieta. Ojciec nadużywał alkoholu, ale jak wypił, to był fajny gość. I tak dorastałem, patrząc na patologię w ogóle tego związku. I mówiłem sobie, nigdy tak nie będę chciał mieć jak on. Więc postanowiłem, że wszelkimi siłami nie będę miał tak jak mój ojciec. Będę o wiele lepszy. I taka konfrontacja z moim ojcem była, jak już zacząłem dorastać. Postanowiłem być silny, zacząłem dużo trenować, stawałem się naprawdę w tym dobry. Chciałem po prostu bronić matkę, jak dochodziło do rynku czynów. Muszę trochę nakreślić ojca. To był taki egzemplarz, który wszystko chciał, jakby całą winę, to, że mu się nie udało, zwalić na nas, czyli na mnie i na moją siostrę, która jest starsza o 2 lata. Wyciągnął do mnie palcem, mówi, tobie się nigdy nie uda, będziesz taki sam, będziesz też pił, ja piję, ty będziesz pił i tak w ogóle zostaje. I ja się bardzo z tym nie zgadzałem i oponowałem. Mówiłem, nigdy nie będę tak pił jak ty, będę o wiele lepszy, będę wspaniałym ojcem. I w ogóle takie rzeczy zacząłem uwalniać. Nie zdałem sobie sprawy, że to w ogóle ma moc. I tak żeśmy ze sobą rozmawiali, w zasadzie ja i ojciec. I któregoś dnia, będąc w pracy jako ochroniarz biurowca, spotkałem takiego konserwatora, on siedział tam sobie w piwnicy i czytał sobie Biblię w ogóle. I to mnie zainteresowało, że... A ja w ogóle nie byłem katolikiem, bo widziałem, jak katolicy żyją i mówię, no nie działa coś tam u nich. Chociaż co jakiś czas do kościoła chodziłem, żeby coś może się poczuć lepiej gdzieś. Coś po prostu, żeby zadziałało, ale nic nie działało. No i zacząłem rozmawiać z tym konserwatorem. I on powiedział taką rzecz, jedną, którą w zasadzie chwyciła. Ja w ogóle nie byłem maryjny, Maria mnie nie obchodziła, ani nikt z żadnych świętych. I on powiedział, że Maria nie jest ustanowiona jako królowa Polski. W ogóle ona nie jest numer jeden. Ja mówię, jak to? Mówię, co ty gadasz? Mówię, tyle jest normalnie sanktuariów, kapliczek na każdym winklu, a ty mi tutaj takie rzeczy mówisz. On mówi, no tak, no zobacz sobie, w Biblii jest napisane. Ja mówię, w Biblii? I tak mnie to... Mówię, wiedziałem, że jest Bóg, nigdy nie byłem ateistą, tylko wiedziałem, że on raczej nie chce mieć do czynienia z człowiekiem, bo... No bo tak sobie wyobraziłem po prostu Boga, no nie chce i tyle. Ma jakby swoją strefę. I zaciekawił, jakbym, kurde, coś zapukało do mnie. I pokazywał mi normalnie, mówi tam, jest to do Hebrajczyka, ja w ogóle tam nie wiedziałem, co to jest, te Hebrajczyki. I tak mówi, przyjdź do nas, do kościoła, zobaczysz, jak jest fajnie. No to przyszedłem, patrzę, ludzie, kurde, łapy w górze. Ja mówię, inaczej niż w katolicyzmie, mówię, coś tu jest. Chwalą, śpiewają, jakiś pastor wychodzi, ja tylko księdza znałem. Mówię, kurczę, ciekawa sprawa. I on powiedział, kup sobie Biblię w ogóle, zacznij Biblię czytać. Ja mówię, Biblię? No postanowiłem kupić tą Biblię. Pamiętam, miałem 50 zł. Poszedłem na miasto i pierwszy jakiś sklep mi się skojarzył, to taka księgarnia Jedność katolicka. Jak tylko tam wszedłem, to zobaczyłem, chciałem się poprawić, to zobaczyłem, tak, że w ogóle pełno obrazków, w ogóle różańce jakieś wielkie, małe, to ja się przeraziłem tym, w ogóle już taki zgrzyt miałem w sobie, mówię, kurczę. No to dobra, dopchałem się tam do tego stanowiska, tam gdzie było pełno ludzi, tych przeważnie starszych osób, dopchałem się i wziąłem już na Biblię, przeglądam, patrzę, pełno księży, mówi przekład, taki ksiądz, mówię, kurczę, znowu księża. I nie pasowało mi to. I po raz pierwszy w tym miejscu coś do mnie powiedział, wyjdź stąd.
Bardzo się zdziwiłem, rozejrzałem się, czy wszystko w porządku, ale każdy był zajęty. No to wyszedłem, zostawiłem tę Biblię, a jeszcze zobaczyłem, że tam była cena 49 zł. Ja mówię, kurde, no to nawet na bułkę mi z powrotem nie zostanie, a z buta na miasto poszedłem i kurczę, chciałem coś jeszcze zjeść. No to wyszedłem. Jak tylko wyszedłem, to usłyszałem iść prosto. No to idę prosto. Doszedłem do końca ulicy, skręć w lewo. No to skręciłem w lewo. Aż mnie ciekawiło, co tak gadało do mnie. To jakby, nie wiem, coś dochodziło do mojej głowy. W ogóle nie ze mnie to było. No skręciłem w lewo, patrzę, antykwariat. Wiedziałem, że tam muszę wejść. Wszedłem i z progu od razu z miejsca zapytałem, bo pani zapytała się tam z drugiego końca, słucham pana, tam chyba cztery osoby, każdy coś czyta. No ja mówię, szukam Biblii. I każdy się na mnie spojrzał z tych ludzi, którzy tam byli. Ja mówię, coś musi być dziwnego z tą książką. Jakaś musi być naprawdę niesamowita. No to przyniosła mi, powiedziała cenę, 11 zł, ucieszyłem się, mówię, o, pączka kupię, kolę się napiję. Jeszcze mi zostanie reszta, mówię, to mi pasuje. I zszedłem z tą Biblią, pamiętam, przez miasto, ona mi się do kieszeni nie mieściła, więc musiałem ją tak wziąć, tak dziwnie się czułem. Trzymam Pismo Święte, idę przez to miasto, ale jakoś takim było fajnie, w ogóle fajne uczucie miałem. Przyszedłem do domu, zjadłem sobie obiad i miałem pokój swój na parterze i mówię, zacznę sobie czytać. A ja jestem raczej taki, że jak coś zaczynam, to lubię kończyć od początku do końca. Więc mówię, wezmę ją od dechy do dechy. Przeczytam, bo to muszę. No to ten Stary Testament, no to nie podobało mi się w ogóle, co tam się działo. Rzeźnia jedna wielka, ten Bóg chyba faktycznie coś mi się zgadza, że jakiś rzeźnik. I tak właśnie. Ale jak weszłem w Nowy Testament, jak czytałem o Jezusie, to w ogóle Ewangelii nie zrozumiałem w ogóle. Jakoś tak, że po prostu nic się nie stało. Patrzę, no urodził się, umarł, urodził się, umarł, urodził się, umarł. To sama historia, mówię. Ale weszłem na Rzymian właśnie i zaczynały po prostu mi się jakby oczy otwierać. Że ten świat ma początek i koniec. Że nic nie ma ciemność ze światłością. Że człowiek musi się nowo narodzić. I coraz więcej zaczynałem widzieć. Poleciałem po czerwony długopis, linijkę i zacząłem szybko kreślić na tej Biblii. Mam do nią do dziś. Ona jest cała od Nowego Testamentu pokreślona. I na ten czas, co do mnie akurat Duch Święty mówi, to sobie napisywałem na boku, jak ja to widzę w ogóle. Jeśli jest o nowo narodzenie, że musi się człowiek narodzić, to ja napisałem, muszę podjąć decyzję. I takie po prostu rzeczy wypisywałem w tej Biblii. I pamiętam, to był czas, kiedy zamykałem się i to trwało ogólnie 2 tygodnie. Siedziałem non-stop w pokoju, zamykałem się. Ojciec mówi, świra masz normalnie. Zwariujesz, księdzem zostaniesz. Zaczął wymyślać. I dziwiło mnie to, bo jak zacząłem czytać Biblię, to on się nie nerwowy robił. W ogóle chodził po domu jakiś nabrumuszony, prychał. I mówię, kurczę, coś jest nie tak. Nawet dobrze, że miałem zamek, bo się zamykałem w pokoju. To tylko chodził mi koło drzwi, tylko go słyszałem. No taki to był czas. I tak w zasadzie z tą Biblią 2 tygodnie przewertowałem. I któregoś dnia w ogóle nikt mi nic o Bogu nie mówił, nic z rzeczy, jak mam się modlić. Widziałem tą modlitwę Jezusa w Ewangelii, że Ojcze Nasz, ale w ogóle nie chciałem się Ojcze Nasz modlić, bo ja to jak tak wyklepane to widziałem. Mówię, kurczę, Ojcze Nasz, to ja non-stop słyszę Ojcze Nasz. I mówię, muszę powiedzieć swoimi słowami. I to był czas, kiedy jako człowiek, który się wychował w patologicznej w ogóle rodzinie, to odrzuciłem alkoholizm. W ogóle powiedziałem, że ludzi z alkoholem nie przyjmuję do swojego życia. Ludzi z nałogami wol. Byłem takim trochę faryzeuszem. Ustawiłem sobie życie, że ja jestem porządny, a reszta, którzy mają te rzeczy, no nie powiem śmiecie, ale ludzie, którzy mogą mi sprawić krzywdę i mogę wejść w to towarzystwo. A tego nie chciałem. Więc miałem 5 takich zaufanych kumpli, I w zasadzie z nimi trzymałem sztamy, bo to byli ludzie, akurat pasowali do mojej jakby poprzeczki. I to był czas, kiedy byłem takie, też w zasadzie muszę wtrącić wątek świadectwa.
Zostałem akurat na swoim osiedlu pobity przez w zasadzie kolegę z klatki. Ja tam kumple przyjechali i po prostu kazał mi po flaszkę iść, a ja byłem, po prostu miałem jakby uczulenie na takie rzeczy. I pamiętam, że oni mnie tam trochę w klatce dojechali, ale że to ja się umiałem w ogóle bić, to broniłem się tymi po prostu ciosami, dużo mi po prostu nie mogli zrobić. Szybko uciekłem do domu i przyszła potyczka z tym człowiekiem, on w ogóle większy, wyższy. Jak przyszło starcie, to powybiłem mu wszystkie zęby z przodu. Tak się skończyło. I coraz bardziej zacząłem czytać Biblię. I zaprosiłem tych swoich kolegów, bo postawiłem decyzję. Jeszcze wcześniej zobaczyłem, że muszę przyjść do Boga. Bo Bóg mi powiedział, musisz do mnie po prostu przyjść. Musisz wybrać. Tak stanąłem w ogóle z taką decyzją. I pamiętam, to była noc. Podniosłem swoje żaluzje. Gwiazdy pięknie świeciły, wszystko tak jakby dla mnie. Mówię, fantastycznie. Pęknąłem na kolana i mówię, wiem, że tam jesteś gdzieś, Jezus. Wiem, że ja muszę Ci oddać swoje życie. Ja wiem, że stawka jest ogromna, ale mówię, wchodzę w to w ogóle. Byłem ciekaw w ogóle, co się w ogóle wydarzy. Mówię, tak, wiem, że umarłeś, zapisałeś tutaj te wszystkie baty, które Cię smagali w ogóle. To za mnie, żeś tak oberwał. Mówię, ja to przyjmuję do swojego życia, ja oddaję Ci swoje życie. Nie wiem, co w ogóle to znaczy. Co to w ogóle do mojego życia przyniesie w ogóle. Nie miałem pojęcia bladego, ale chciałem, żeby Bóg zbliżył się do mnie. I wtedy klęknąłem na kolana, powiedziałem swoimi słowami, położyłem się spać, jakoś nic się nie stało. Wstałem rano, to było wiosenny chyba dzień, tak, to była wiosna. I zaczynałem patrzeć na drzewa zaczynały szumieć, ptaszki ćwierkać. Ja mówię, coś, w ogóle życie jakieś zobaczyłem. Zaczynała przyroda do mnie mówić. Jak wspaniale jest w ogóle. Wychodziłem sobie na miasto i sobie chodziłem po parku. Patrzyłem na łabędzie, w ogóle takie rzeczy mnie rajcowały. To było coś dla mnie niesamowitego. Po prostu coś się stało, coś pękło w moim życiu. Zwołałem kumpli do mnie, a wiedzieli, że jak coś powiem, to raczej się z tego nie wycofuję. I powiedziałem, ja idę za Jezusem. A oni do mnie mówią, ale jak tu idziesz za Jezusem? No tak to, idę za Nim. Konsternacja w pokoju. I patrzą się na mnie i mówią, no to co teraz będzie? Ja mówię, nie wiem co będzie, skąd mam wiedzieć? Posiedzieli trochę, komuś telefon zadzwonił i weszli wszyscy i takich ostatni raz już widziałem. I wracając jeszcze do tego pobicia, Piotra wyczytałem, że w Bogu nie ma się czego bać, że nie musisz się niczego obawiać. I kiedy oni mnie opuścili, a istniała możliwość, że znowu dostanę pobity, znowu dojadą mnie, bo straciłem kogoś, kto może mnie ochronić, bo też byli tam, też ćwiczyli, też się znali, to zacząłem się trochę bać. Wracając sam z pracy, ale przeczytałem, że żeby wybaczać w ogóle, że nie do 7, ale do 77 musisz wybaczyć, jeśli chcesz w ogóle uruchomić wybaczenie. Ja wracając z tej pracy, powiedziałem, Panie Jezu, ja przepraszam, że go pobiłem, przepraszam, że go w ogóle mu zęby powybijałem. Ja tego nie chciałem. Ja wiem, że to nie jest już moja droga. Mówię, przepraszam, wybacz mi za to. I boję się w ogóle, co będzie dalej. Ale jakoś tak miałem w tym pokój. Następnego dnia, wieczór, padał deszcz i słyszę, jak mieszkałem na parterze, ktoś stuka mi w okno. Wyjrzałem i patrzę, a to ta osoba pobita, Michał. Michał, o, pozdrawiam. Nawróć się do Jezusa. I on powiedział, wiesz co, przepraszam, że Cię tak pobiłem. Nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, dlaczego napadliśmy Cię z chłopakami i po prostu jest mi głupio w ogóle. Jeszcze wcześniej zniszczył mi samochód, połamany za karą, skakał po nim.
zdewastował go. Dlatego poszło później do tej bójki w zasadzie doszło, bo też byłem zły na tą sytuację. Ale zastukał w okno, przeprosił mnie, padał deszcz, stał pod tym oknem. I tak w zasadzie się patrzyliśmy na siebie. Ja mówię, okej, w porządku, nie gniewam się na ciebie w ogóle. Zamknąłem okno i poczułem w ogóle miłość Boga. I powiedział jakby coś we mnie, że nie musisz się bać już teraz. Dokądkolwiek pójdziesz, ja jestem z tobą. Bardzo wtedy poczułem miłość Boga, jakiej nie otrzymywałem od ojca w ogóle. Każdy chce otrzymać od ojca miłość lub od matki. Jakkolwiek to miłość jest miłość. Jesteśmy stworzeni, żeby brać miłość i dawać miłość. Jednak wtedy, kiedy ustanowiłem w swoim życiu, że ani alkohol nie dojdzie do mojego życia, ani narkotyki, a spotykałem też narkotyki, też chciały wejść do mojego życia. Nie miały wejścia, alkoholizm, narkotyki, ale znalazła się pornografia. Wlazła pornografia i różne z tym związki jakieś. I było to w zasadzie, czegoś się wyzbyłem, czy coś po prostu nie doszło do mojego życia, ale coś znowu przylazło. I to była moja podróż w zasadzie z tym uzależnieniem. Tak krążyłem, tak się bujałem, bo w kościół, który w zasadzie poznałem, nie umożliwiał w ogóle żadnego wyjścia. Klepał po ramieniu i w zasadzie nie na to liczyłem. Co mogę powiedzieć? Zostałem sam przez długi czas z Bogiem. I w zasadzie, kiedy spotkałem wspólnotę, tam poznałem swoją przyszłą żonę. Poznaliśmy się, chodziliśmy rok ze sobą. Widzieliśmy, że po prostu coś jest między nami. Ja miałem barierę całkiem inną, jeśli chodzi o wygląd, w ogóle o takie rzeczy kobiece. Ale coś po prostu się stało, że przypasowaliśmy do siebie w ogóle. Że mogliśmy sobie powiedzieć tak. Ona była, jeszcze nie miała rozwodu w zasadzie. Miała chłopaka, już swojego syna, dorosłego. I postanowiłem, że będzie to trudne. Ale postanowiłem, że wejdę z tą, bo ona też wierzy w tego samego Boga, co ja. I powiedziałem z Bogiem, to będzie po prostu przygoda. Jakkolwiek mi to nazwał. Bóg dla mnie to przygoda. W tej przygodzie dojechałem tutaj. Jestem w tym miejscu. Jestem pewien, że jest to bardzo dobre miejsce w Polsce. Jedno z najlepszych, póki co to jest najlepsze. Jestem w tej pielgrzymce w ogóle z wami. Bardzo was pokochałem. Niektórych jeszcze nie znam, ale pewnie się jeszcze poznamy. Ta relacja pewnie jeszcze będzie większa. Co mogę powiedzieć? To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Wiecie, zobaczcie, chcę wam na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Prosty element spotyka człowieka, który mówi mu o Piśmie Świętym. Nie głosił mu wielkich rzeczy, tak? Trzeba mówić ludziom o Jezusie. Nie martwiąc się, że nie jest się super ewangelistą, że nie głosi się jakoś niesamowicie, tak jak inni, tylko trzeba mówić o Jezusie. Wszędzie, gdziekolwiek się zdarzy sytuacja, módl się o to, codziennie ustanawiaj, że będziesz mówił ludziom o Jezusie. Czasami to jest krótka rzecz. Krótka rzecz. Duch Święty, działający przez człowieka, za chwilę słyszycie. Człowiek jest prowadzony wewnętrznym głosem po to, żeby Biblię sobie kupić. Tak? Chcę też jeszcze na jedno, żeby zwrócić uwagę, ważną, co Przemek powiedział, tu mi Agata zwróciła uwagę na to szybko, jak wybaczył człowiekowi.
I w związku z tym nie tylko rozwiązał siebie, ale rozwiązał tego człowieka. Wybaczenie rozwiązuje obydwie strony. Wybaczenie nie rozwiązuje tylko tego, że ty stajesz się wolny. Wybaczenie powoduje, że osoba, której wybaczasz, staje się wolna. Ona nawet nie wie. Ona może być niewierząca, jak tamten człowiek. Ale wybaczając drugiemu człowiekowi, w duchowej rzeczywistości zdejmujesz z niego więzy. Zdejmujesz z niego potępienie. Zobacz, jak to działa. Człowiek nie wie, co się dzieje, przychodzi w deszcz. Rozumiecie? Wybaczenie to jest potężna sprawa. Często ludzie porzuceni mają żal do tych, którzy ich porzucili. Dopóki im nie przebaczą, to osoby, które ich porzuciły, często nie mogą sobie życia ułożyć. Często nie potrafią sobie ułożyć życia. Nie wiedzą dlaczego. Nie przebaczając, zakładamy pęta na ludzi. Rozumiecie? A więc nie chodzi tylko o nasze dusze. Chodzi też o dusze ludzi, tak? Którzy nas skrzywdzili. Uwolnij swojego wroga jeszcze dziś. Uwolnij wroga. Otwórz wrogowi furtkę więzienia. Po prostu. Rozumiesz? To mu nie pomoże, jak go będziesz trzymał w pętach.